Jest wśród nas malutka Renatka Magowska. Nasze malutkie dzieciątko, które tutaj przychodziło do nas, robiło różne rzeczy, gdzie ona się zniszczyła, ona uciekła na... Jest. Zaraz przyjdzie. Ona przychodziła do nas na zajęcia, na różne rzeczy, później wyjechała stąd i patrzę, a nasza Renatka sobie siedzi w telewizorze i jest aktorką. Chciałbym bardzo, żebyście Państwo posłuchali. Nie ma jej? Nie ma Renatki? Poczekajmy sekundę w takim razie. Damy krzesło jej, tak? Jakieś? Damy jakieś miejsce do posiedzenia i poprosimy o to, a bardzo ona będzie prosiła również o to Państwa, żebyście po prostu zadawali pytanie i zgadnijcie, w jakich filmach i serialach ją widzicie czasami. Tutaj Marysia mi mówiła o tym. Tak? A to jest taki serial? Tak? Tak. A spektakl jest bardzo fajny. Słuchajcie, kiedyś bardzo dawno temu ludzie powiedzieli, że bardzo jest mało spektakli w Sejmach. W związku z tym trzeba by coś z tym zrobić. No i próbowaliśmy początkowo ludzi wozić do teatru, ale później pomyśleliśmy sobie, że lepiej by było teatry przywozić do nas. I odtąd się zaczął taki dość znany projekt i bardzo dużo ludzi to przyjeżdżało tutaj z całej Europy. To był Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych Baltic Satyr. To właśnie między innymi, i Renata stamtąd pochodzi, między innymi stąd, że tutaj przez już 25 lat wciąż odbywają się spektakle. Tu na tej scenie dzieci z całej Europy przyjeżdżają i grają swoje spektakle. A zaczęło się to wszystko właśnie od tego, że panie i panowie, pani Renata. Tutaj możesz sobie usiąść, czy nie wiem, czy będzie stała. Ja będę stał. Zawsze będę stał. Nie, nie, będziemy przeszkadzali, bo oni będą budowali scenografię. Dobrze. A pójdź proszę, żeby się zabierał za budowę scenografii, no bo to my właśnie jesteśmy. Poszły już? Proszę bardzo. O tak. To w takim razie też i potrzebujesz tego stołu, prawda? Nie, nie. Więc proszę. Renatko, moja droga. Opowiedz. Nie, ja będę stał. Więc opowiedz nam o tym, jak się to wszystko zaczęło. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam tu moją rodzinę, ciocię Ewę, mojego brata, przyjaciół, Państwo Mocarskich, Państwo Milanowskich, Halinkę. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam. Jak się zaczęło? No wszystko zaczęło się tak naprawdę tutaj, w Domu Kultury. Byłam w czwartej klasie szkoły podstawowej, kiedy zapisałam się tutaj na zajęcia teatralne. Wtedy instruktorem był pan Zbyszek Sawicki. Przepraszam na emocje, ale właśnie biegłam i teraz trudno mi złapać oddech. Ale także chodziłam na zajęcia plastyczne, które prowadził pan Marek Karpowicz. I Biruta prowadziła taniec. Także proszę Państwa, tak naprawdę mieszkałam w Domu Kultury i tutaj najbardziej wspominam pięknie te czasy, a potem oczywiście ośrodek Pogranicze Kultur, który także mnie ukształtował. Ja pamiętam, że Ty zaczęłaś od monodramu ze Zbyszkiem. Tak. To był monodram, pięknie napisany. Był wystawiony i to była ogromna trema, bo to jest takie zadanie, proszę Państwa, łatwo się gra, jak jest na scenie kilkanaście osób, tak? Bo ten ciężar jest rozłożony. A kiedy aktor ma do czynienia tylko z widzem,
i tylko siebie za narzędzie aktorskie, to jest to trudne zadanie. Ale dzięki temu właśnie, że Zbyszek był takim bardzo srogim, prawda, instruktorem, to dzisiaj nie mam problemu z tym, żeby występować sama na scenie przed kamerą. Dostałam twardą szkołę, za co ogromnie mu dziękuję, naprawdę. To był taki dobry czas, kiedy właśnie Zbyszek był i tak bardzo tak rozpoczynał bardzo aktywnie tą swoją pracę w Domu Kultury. Jarek Witaszczyk ze swoim świetnym monodramem Bal w Operze i wygrał Ogólnopolski Festiwal Teatru Świetnego Aktora. I to tak, tak poszło, to jakaś taka szkoła sejneńska powstała, prawda? Tak. To tak jak powiedziałam, to jest zasługa absolutnie Zbyszka, ponieważ Zbyszek pojmował teatr zupełnie inaczej. Był takim instruktorem nowatorskim i powiem szczerze, że ja się nawet w Krakowie nie spotkałam z takim spojrzeniem. On jakby wybiegał to wszystko, tak? To, co Zbyszek robił na scenie, pamiętam, że dinozaura miał zagrać odkurzacz. To zapamiętałam. I takie pomysły dopiero teraz się znajdują nowatorskie na scenach. I tak, tak, to jakby poszedł do przodu, tym samym my poszliśmy jak aktorzy. I co dalej powiedzieć? No i tak jak mówię, tutaj jeszcze było pogranicze, ogromny wpływ na mnie wywarło, taką tą sferę intelektualną bardzo. No i postanowiłam być aktorem. Ty zawsze mówiłeś, że będziesz aktorem. Tak, zawsze, ale wtedy tak jakby mnie to ugruntowało, że to jest na pewno ta moja droga. I na początku skończyłam Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Ciechanowie, na Wydziale Teatru. Tam, gdzie pozostali Witaszczyk. Tak, gdzie Piotr Witaszczyk i Jarek Witaszczyk, także byliśmy taką silną grupą sejneńską w Ciechanowie. I instruktorka tańca. Biluta tam gdzieś. Tak, a to nie wiedziałam, że Biluta też po Ciechanowie. Później skończyłam szkołę aktorską, jednocześnie Wydział Teatrologii na Uniwersytecie Poznańskim. I tak to się zaczęło. No ostatnio skończyłam prawo, jestem na doktoracie właśnie. Tak. Także sobie jeszcze tak zafundowałam na starość jeszcze jeden fakultet. I tak to teatralnie jest. No jestem wykładowcą w szkole aktorskiej, co mnie ogromnie cieszy, bo praca z młodzieżą jest, no to są może młodzież, no za mało powiedziane, młodzi ludzie. To jest taka energia, proszę Państwa, to w Krakowie, tak, co mi daje ogromną satysfakcję. Tam mam dwa przedmioty, budowanie postaci i historię teatru prowadzę. A z Krakowa poznaliśmy Lucję, która ustawia głos i miała u nas wykład. Tak. Znasz Lucję Czarnecką? Tak, miałam przyjemność poznać. Tak. Właśnie była u nas tutaj i inaugurowała ten rok. Aha. I miała swój recyt. Super. To gości jest daleka. Gości z daleka, ale blisko. Opowiedz coś. Zrób swoje, a może pokażesz, co grałaś? O, to nie. Panie Jerzy, wczoraj grałam 12 godzin na planie filmowym. Grałam taką wstrętną matkę, proszę Państwa, taką zupełnie wariatkę, znienawidzoną przez młodzież, ale absolutnie fascynująca postać do grania, bo bardzo ciekawa. To jest taki serial telewizyjny 19+, o młodzieży, o ogromnej oglądalności, więc trudno by było mi Państwu to przedstawić, co grałam wczoraj. Bo to tak jak to było 11 scen z 4 odcinków, ogromna praca tytaniczna, naprawdę 5 przebiórek, zmiana lokacji, bo plan filmowy, proszę Państwa, to nie jest tak to, co widzimy tylko jako widzowie, że to jest takie 20 sekund się nagrywa nawet 2 godziny, tak? Bo tutaj zrobi się duble, później jest to wycinane, przycinane. Także praca aktora to jest praca też zespołowa i to też musimy o tym powiedzieć, że my aktorzy mamy na tyle dobrze, że jesteśmy widziani, prawda, na ekranie, ale na taki sukces małej sceny pracuje 30 osób, które jest na planie, także to musimy o tym pamiętać. Może jakieś pytania z sali, bo tutaj pana Jerzego nie ma i nie wiem, co byście Państwo chcieli wiedzieć. Bardzo. Wszystko. Nie zdradzisz, kto zabił?
Kto zabił? No coś, co dalej będzie? Tam, no Panie Jerzu, absolutnie kontrakty nie mogę, wszystko ściśle tajne. Ale no myślę... Ale tak powiedz, że ten stąd to tamtego? Nie, no mam nadzieję, że trochę ociepło moją postać, ponieważ jest ogromny hejt młodzieży. Młodzież nie rozumie, że grana postać jest tylko postacią i że to jest mój zawód i że dzisiaj gram wstrętną matkę, jutro prostytutkę. I tak, to proszę Państwa jest piękny zawód, bo można sobie grać co się chce, tak? To jest piękny zawód. Ale teraz tak poważnie powiedz. Jeżeli jesteś aktorką, to dlaczego jesteś profesorką i dlaczego, jeżeli jesteś Więc jeżeli jesteś aktorką, to dlaczego jesteś jeszcze i profesorką, i jeszcze doktorem prawa? Czy z zawodu aktorskiego nie da się wyżyć? To znaczy to w zależności od etapu. Bo to jest bardzo istotna sprawa. Tak, ja rozumiem i to bardzo jest słuszne pytanie. Proszę Państwa, zawód aktora to jest taka sinusoida. Jak grasz, to grasz i jesteś popularna i konto bankowe jest sympatyczne. Ale jak nie grasz, to nie grasz, to nie masz, tak? Ponieważ no, takie są prawa rynku, jest bardzo dużo aktorów, wychodzi co roku i trzeba po prostu mieć siłę przebicia w produkcji, żeby zaistnieć i żeby ponownie być zaproszonym do kolejnej produkcji. Ale dlaczego, no tak jak powiedziałam, ja robiłam jednocześnie i Wydział Teatrologii i Aktorski. Oczywiście, że się trochę zabezpieczając, prawda, żeby mieć dwie nogi. Ale tak jak... teraz masz już jak 100 noga, 4 czy 6. Cztery, to prawda, 4. Cztery nogi i bardzo jest mi z tym dobrze. Ja po prostu lubię się rozwijać i uważam, że człowiek powinien się rozwijać, powinien się edukować i uważam, że człowiek, który tkwi w miejscu, to się cofa. No ja po prostu mam ADHD mózgu i tyle. Lubię się uczyć, to jest... Bo słuchaj, każdy to chyba zada to i tu jesteśmy przecież w takim gronie, panie i panowie z Suwałk. To też nie jest centrum świata i centrum, skąd wychodzisz, wybijasz się w karierę. A sceny dopiero, no to przecież to jest malutkie miasteczko. Wiesz, i jest mało przypadków takich, kto wychodzi stąd i nagle, ile potrzebowałeś, żeby się dostać na przykład do seriali, do telewizji, żeby znaleźć kogoś, gdzie się znajdziesz w kajecie i jak szukają, to cię znajdą. Ja miałam szczęście, ogromne szczęście, bo ja rzeczywiście już na wysokości szkoły byłam castingowana do produkcji TVN-u i zaraz po zakończeniu szkoły to była taka sytuacja, tak, urodził się Antek, to Antek miał 3 lata, tak, to ja jakby... Jaki Antek? Antek to jest mój syn, ulubiony, tak? Mój ulubiony syn, który ma 14 lat. Tak, to ja miałam taką przerwę, ale to była świadoma przerwa na macierzyństwo, ponieważ ja pochodzę, tak jak Państwo wiecie, stąd i mieszkałam w Krakowie i z mężem nie mieliśmy żadnej opieki jakby z zewnątrz, nie mieliśmy babci żadnej, która by nam pomagała w opiece, więc ten ciężar 3-letni spadł na mnie i na męża i to była świadoma decyzja, ale po 3 latach po prostu zadzwoniono do mnie, czy chciałabym zagrać w prokuratora. I to była rola bezcastingowa, po prostu i tak weszłam do produkcji. Ale trzeba było ciężko zapracować, bo proszę Państwa, w produkcji jest tak, że wystarczy jeden dzień, kiedy nie nauczysz się tekstu, kiedy nie umiesz partnerować, albo robisz fochy na planie i ciebie po prostu nie ma. I scenariusz mówi, że dokładnie. Się zabiła przez pudełko. Spadła w pudełka, dokładnie, proszę Państwa, tak to jest. Więc tutaj w tym zawodzie przede wszystkim pokora. Tak, pokora, jeszcze raz pokora. Ty, Renata, pokora? Naprawdę. Boże, tak się zmieniło. To był taki wredny bachur, że się nawet nie wyobrażacie. No ale życie nauczyło, prawda? Przecież dzieci nie było, jak tu przybiegałaś, to dzieci jeszcze nie było. No właśnie, drogowka na każdym kółku. Ale nie, na jednym nie byłam, proszę Państwa, ponieważ mój brat jest geniuszem matematycznym, a ja zawsze byłam tak zwanym... No nie wiem, jak to powiedzieć, nie mogę tak na skrajnie mówić brzydko, więc
Proszę mówić. Proszę, to było po prostu datunem matematycznym. Ja nic nie rozumiałam, więc pamiętam, że kółko tutaj, które było a propos komputerowe, było dla mnie zamknięte, ponieważ nic nie rozumiałam, absolutnie. Do tej pory nic nie rozumiem i jak moje dziecko, to mogę się Państwu przyznać, jak moje dziecko ma problem z matematyką, to ja dzwonię do mojego brata i mówię tak, muszę oczywiście to jakoś obrać. Okay. I mówię tak, wiesz Robert, bo ja tutaj nie mam czasu, jestem taka zagoniona, czy ty możesz Antkowi wytłumaczyć to zadanie? Po czym mój brat z takim stoickim spokojem mówi, nie masz czasu, tylko nie rozumiesz, debilu. I to jest święta racja. No dobrze, ale posłuchaj, bo to rzeczywiście jest tak, no miałam szczęście. Ale ogromna praca, oczywiście, panie Jerzy. Ja mam takim tytanem pracę w Ciechanowie, że na pierwszym roku zagrałam główną rolę w spektaklu dyplomowym drugiego roku. Po pierwszym roku powiedziano mi, może zabrzmi to nieskromnie, ale chciałabym oczywiście, żeby to było uczciwe, jak rozmawiamy, że tak naprawdę na tym etapie oni nie mają dla mnie żadnej propozycji. Dlatego szkoła podjęła współpracę z panią Ewą Żybicką, świętej pamięci, to wielka sława aktorstwa przedwojennego. I proszę mi uwierzyć, że ta kobieta dawała mi lekcje, co niedzielę jeździłam do Warszawy z Ciechanowa i przez 8 godzin dawała mi prywatnie lekcje po prostu aktorstwa. Ja miałam tym trudniej, proszę Państwa, że nam pięknie się mówi to soczyście, tak? Po wschodniemu, ale w aktorstwie jest to absolutnie niedopuszczalne. Więc dwugodzinna dykcja codziennie. Moje dziewczyny z pokoju chodziły na piwo, tak, szalały z chłopakami, a ja ćwiczyłam dykcję. Więc to nie jest, proszę Państwa, tak, że się tylko miało szczęście. Opłaciło się? Tak, nie płacić na piwo? A tak, oczywiście, że tak. To jest ciężka praca, proszę Państwa. To szczęście, tak jak Pan powiedział, nie, to nie tylko. Tak, to jest ogromna praca i zlepek tych dwóch, no udało się. Mam nadzieję, że dalej to będzie trwało. No Sejny mogą pochwalić się kilkoma takimi ludźmi. O, wieloma, absolutnie to nie jestem tylko ja. Dziękuję, że jestem zaproszona, ale Jarek Witaszczyk, Bartek Nazaruk, Krysia Romanowska, tak? Schroeder Kacper. No można by było naprawdę wymieniać, tak? Tych naszych fajnych ludzi. Także to jest, proszę Państwa, piękna mała ojczyzna i my naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę. Bo ja powiem Państwu taką wielką tajemnicę, że ja tych największych na świecie poznałam to w Sejnach. Ja tutaj poznałam Miłosza, tak? Ja tutaj poznałam pana Szewa Hawajsa, z którym później zaprosił mnie na kawę w Krakowie. To ja tutaj poznałam pana Zagrewiskiego, nie w Krakowie, tylko tutaj. Pana Szarka też tutaj. Proszę Państwa, tu jest wielki świat. To tutaj przyjeżdżają artyści. Ja powiem Państwu taką może ciekawostkę, że Kraków, akurat tam przy organizacji Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, to jest takie ogromne święto, gdzie był zaproszony Krakauer. I co robi Krakauer? Krakauer mówi, że za duże pieniądze, tak? Bo to nie były małe pieniądze. Krakauer mówi, że nie, bo on jedzie do Sejna, trafią muzykantów. I tutaj prowadzimy za darmo zajęcia, tak? Także proszę Państwa, tutaj się widzi wielkich. Jak widzę na plakatach wakacje, jakie teatry przyjeżdżają, jakie wystawy przyjeżdżają, tak? Tutaj, to my się nie mamy czego wstydzić. Naprawdę. Ja jestem dumna. Ja do tej pory, proszę Państwa, jestem zameldowana w Sejnach. Tak. I głosujesz. I głosuję. Dobrze, Marta, proszę jeszcze coś powiedzieć o swojej pracy. Państwo też. No właśnie, może Państwo, bo dla mnie to wszystko... Na pewno chcecie wiedzieć, co ta wstrętna matka w tym serialu zrobi. Co? Nie, albo nie wiem, czy Państwo oglądają ten serial, bo to jest serial bardziej dla młodzieży i w takich godzinach, że Państwo pewnie mają zajęcia, bo to jest 16:30. Czy bardziej w teatrze, czy bardziej... To znaczy, ja kocham kamerę. Tak, ja jestem ADHD-owcem i ja mam ten problem, że gdybym miała grać Lady Macbeth codziennie i z rana być o 10 Lady Macbeth i mówić plamy, plamy i wieczorem plamy, plamy, to psychiatryk. Tak, na pewno. Ja kocham plan filmowy, bo to jest scena za sceną, dubel, dubel, idziemy dalej, nowa treść, no, jestem inna, coraz inna, tak? Ta powtarzalność by mnie po prostu zabiła, aczkolwiek daje się namówić czasami na takie projekty.
i grałam w Bracie naszego Boga przez kilka lat u Artura Dziurmana, nagrodzony w ogóle festiwalami, na festiwalach spektakl. I grałam w tamtym roku w takim świetnym, proszę Państwa, świetny pomysł reżyserki młodej. Taki spektakl zrobiły wywiady z więźniarkami, jak dotarły, to nie wiem, do tych więźniarek, i zrobiły na tej podstawie spektakl. I było na czym polegała trudność tego spektaklu, że to, proszę Państwa, tak jakby była scena i było 7 więźniarek pousadzanych, każda miała, była nieruchoma i trzeba było uruchomić tą aktorkę, postać, napisana była karteczka, u niej trzeba było zjeść ciastko, usiąść i trzeba ciastko zjeść. I siedziałam dokładnie tak, 4 oczy z widzem i zaczynałam mówić historię. Tylko moja historia była bardzo trudna, zresztą każda z tych kobiet była trudną historią, ponieważ zaczynałam od takiego śmiechu, do takiego, takiego wyluzowania i dochodziłam do ogromnego płaczu. Musiałam doprowadzić widza do płaczu. I proszę Państwa, to jest ogromnie trudne zadanie, bo każdy z widzów jest inny i ma inną wrażliwość. I trzeba było, proszę Państwa, tyle razy powiedzieć ten tekst, ile było widzów. Trwało to 2,5 godziny, tekst był na 2 minuty. Byłam wykończona, ale to piękne doświadczenie aktorskie. A z innych rzeczy, to także współpracuję z szkołą filmową w Łodzi i często biorę udział w etiudach dyplomowych studenckich. Ostatnią taką właśnie etiudę, którą zagrałam, jest Marzlina, też nagrodzona właśnie. Także trochę tam się dzieje, dzieje się. Ale na Pani pytanie odpowiadam, tak, kamera zdecydowanie. A z jakiego powodu płaczesz głównie? O, a Panie Jerzy, nie mam czasu na takie rzeczy. Na płacz? Naprawdę. Żyję w takim w ogóle kieracie, no czasami ze zmęczenia płaczę. Czasami z samotności płaczę, ale to w takich właśnie... Ty aktorka z A to jest inny rodzaj, absolutnie. I z samotności? Samotność, Panie Jerzy, ta popularność gdzieś tam zewnętrzna, zawodowa jest zupełnie inna, tak, niż jesteśmy wewnętrznie. Ja na przykład bardzo przeżywam każde święta. Święta? Doroczne te takie. Tak, tak. Jak, mam, jak mogę być tu z rodziną, to super. Zazwyczaj mi się nie udaje i to jest taki. No i tak, i wtedy mam taką samotność. Poza tym, proszę Państwa, to jest tak, jak umiera matka, to człowiek jest, staje się sierotą na całe życie. Moja mama zmarła, jak miałam 17 lat i ta samotność jest okrutna, naprawdę. To samo niemożność wypowiedzenia słowa mamo jest, no widzicie, co jest? To już nie mówimy. Sprawa, proszę Państwa, jest taka, bo ja płaczę na przykład z cudzego sukcesu, ale nie z zazdrości. Tylko z radości, że to się udało. A jeszcze na dodatek, jak zrobi ta osoba słabsza, niepełnosprawna, ktoś, kto jest skazany na to, że nigdy czegoś takiego nie osiągnie. Dlatego się tak bardzo ekscytuję tymi wszystkimi informacjami właśnie o naszych dzieciach, które coś stąd, wiesz, jednak... Bo naprawdę, to trzeba wykonać... Kiedyś mój ojciec świętej pamięci mówił, że jeżeli masz być równy, to musisz być najlepszy. Jeżeli masz być równy z innymi, to musisz być najlepszy, dopiero wtedy możesz być. Bo tak rzeczywiście jest, bo my z Ewą jesteśmy rodzicami dziecka, który teraz ma sukces, o którym wspomniałem. Ale my też widzieliśmy, ile on razy na Machanego do szkoły muzycznej do Suwałk dojeżdżał. Jaką ciężką pracę wykonał. Dlatego też, jak teraz słyszę, że ty jeszcze mało tego, że jesteś aktorką, ty jeszcze jesteś profesorką, jeszcze jesteś prawnikiem. I co ty będziesz sądziła, powiedz? Twoje życie aktora to jest ułuda. No ale to się bardzo wiąże. Panie Jerzek, ja bywam w kancelarii, z ramienia kancelarii na rozprawach i widzę stronę powodową i pozwaną. To tam jest bardzo dużo teatralizacji, proszę mi uwierzyć. I to jest sposób. Ja nie wiem, czy ktoś tak na prawo patrzy. To proszę, no tak, no to jest życie, tak? Kodeks jest kodeksem, a życie jest życiem. Mhm.
Ale no to bardzo się cieszę z tego prawa. Jesteś adwokatem? Jeszcze nie mam uprawnień, jeszcze chwileczkę. I pani jest adwokatem? Tak. Proszę pani. Wtedy sobie spokojnie będę mogła wrócić na starość do Sejm, otworzyć kancelarię i być blisko rodziny. To już dzisiaj się zapraszam na to. Dziękuję.